Dzień dobry. Na wokandzie dziś turystyka oskarżona. Proszę wstać. Proszę wstać, sądnicy. Otwieram posiedzenie sądu. Czy ruch turystyczny na świecie powinien wzrastać, czy nie? Oto problem, który dziś musimy rozstrzygnąć. W istniejącym sporze nie wypowie się najpierw sama turystyka. To sądzę, że dziś muszę występować jako winna oskarżona. Cóż mogę powiedzieć o sobie? Jestem turystyką, ważnym i jednym z najbardziej dochodowych środków działalności gospodarczej. Odbywam podróże w celach wypoczynkowych, sportowych bądź poznawczych. Umożliwiam ludziom podróże do atrakcyjnych miejsc na naszej ziemi. Miejsc egzotycznych i niedostępnych, takich jak Alpy, Himalaje, równikowe lasy Amazonki lub chociażby Antarktyda. Umożliwiam też podróże do tak pięknego Paryża, gdzie jest wieża Eiffla, do Koloseum w Rzymie lub Statuę Wolności w Nowym Jorku. Ale także tak pięknych wysp jak Sycylia, Bahamy, Hawaje lub chociażby sama Majorka, na której żył i tworzył Fryderyk Chopin. Sąd chciałby usłyszeć, co prokurator zarzuca oskarżonej. Rosnący ruch turystyczny coraz bardziej zagraża środowisku przyrodniczemu oraz zabytkom kultury materialnej. Zbyt duża liczba ludzi odwiedzających atrakcyjne miejsca może doprowadzić do ich zniszczenia. Najbardziej masowy charakter ma turystyka urlopowa na wybrzeżach morskich, głównie nad Morzem Śródziemnym i Wyspach Karaibskich. Nad Morzem Śródziemnym zniszczono 70% wydm piaszczystych, przede wszystkim w wyniku budowy obiektów turystycznych. Oddaję głos świadkom oskarżenia. Kiedyś wybrałem się na spacer po Tatrach. Powietrze było czyste, świeże, pachniały kwiaty, śpiewały ptaki. Przyjemnie było oddychać. Nagle pojawiła się grupa turystów, którzy schodzili ze znakowanej ścieżki, chodząc na skróty i tym samym powodując zniszczenie roślinności, uruchomienie zwietrzeliny na stokach oraz zrujnowanie otoczenia ścieżki. Wprost płakać się chciało na widok zniszczonej szarotki, gatunku chronionego w Polsce. Nie mówiąc już o zwierzętach chronionych, takich jak kozice czy świstaki, które są poszone przez turystów i nie mogą żyć w swoim naturalnym środowisku. Pewnego dnia postanowiłam popływać w lazurowej wodzie Morza Śródziemnego. Był piękny, słoneczny dzień, wymarzony na kąpiel morską. Zanurzyłam się w wodzie i poczułam dziwny zapach i smar na moim ciele. Wyskoczyłam z wody jak oparzona. Popatrzyłam na moje ciało z przerażeniem. Byłam cała pokryta wysypką, a moje nogi, ręce i tułów pokrywała cienka warstwa smaru. Rozejrzałam się dookoła i co ujrzałam? W pobliżu stały przycumowane luksusowe jachty, z których wyciekała ropa, z których właściciele wyrzucali śmieci i ścieki prosto do morza. Wracając na kemping, zauważyłam, że ścieki z kempingu są również odprowadzane prosto do morza. Tuż przed bramą znalazłam ptaka, który miał zlepione pióra od wycieku ropy z jachtów. To był okropny widok. Wysoki sądzie, wyruszyłem na wyprawę w malownicze miejsce Afryki, do Kenii, myśląc, że odpocznę od gwaru, hałasu i ludzi. I cóż się okazało, że na afrykańskiej safari spotkałem tłumy ludzi, którzy obserwowali dzikie zwierzęta z aut i autobusów. Na dodatek w tym pięknym, naturalnym krajobrazie zbudowano całą sieć hoteli, niszcząc w ten sposób florę i faunę tego malowniczego regionu. Oddaję głos obronie. Wysoki sądzie, słuchając tego, co mówi oskarżyciel i świadkowie oskarżenia, nie mogę wprost wierzyć, że w dzisiejszych czasach istnieją ludzie, którzy tak wrogo patrzą na problem turystyki. Ani oskarżyciel, ani świadkowie oskarżenia nie zadali sobie trudu, by bliżej poznać wartości płynące z poznawania świata. To dzięki podróżom odkrywaliśmy nowe lądy. Krzysztof Kolumb, Amerykę, Ferdynand Magellan opłynął świat. Piękne krajobrazy śródziemnomorskich i wysokogórskich zachwycali się od wieków malarze i poeci, a wśród nich Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz. Dziś atrakcyjny krajobraz stał się ważnym czynnikiem rozwoju usług związanych z turystyką i wypoczynkiem również na terenach wiejskich.
położone z dala od głównych ośrodków życia gospodarczego, obszary rolnicze dzięki turystom uzyskują nowe źródło dochodów. Dla obsługi ruchu turystycznego powstają nowe miejsca pracy, takie jak przewodnicy, strażnicy parków narodowych, rzemieślnicy wyrabiający pamiątki, pracownicy hoteli, lokali gastronomicznych czy sklepów. Tereny chronione mogą nie tylko przynosić dochody ludności, ale także dostarczać funduszy potrzebne do dalszej działalności na rzecz ochrony przyrody. Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia świadkowie obrony. Wzywam świadków obrony. W mojej miejscowości wiele gospodarstw rolnych, mówiąc potocznym językiem, upadło. Ludzie byli załamani tym sytuacją, stracili swoje miejsca pracy. Aż pewnego dnia postanowili rozpromować agroturystykę i zapewnić mi wypoczynek na wsi. Dzięki temu poznałam swoje miasta Kumna, bądź zdrowa i świeża żywność wyprodukowana na miejscu. W dzisiejszych czasach wypoczynek i rekreacja jest nam bardzo potrzebny. Wiemy, że stan naszego zdrowia możemy diametralnie poprawić, wyjeżdżając z góry czy nad morze. Stan naszego zdrowia możemy również bardzo w ten sposób ulepszyć. Kiedy jesteśmy zmartwieni, z pewnością tego potrzebujemy. Ja sama tego doświadczyłam. Byłam zmęczona i zestresowana, pełna problemów, po prostu jeden wielki kłębek nerwów. A wtedy postanowiłam ufundować sobie wycieczkę w najwyższe góry w Europie, czyli w Alpy, z powodu których kupiłam również tę piękną książkę. Kiedy wróciłam, czułam się jak nowonarodzona i całkowicie zrelaksowana. A przy tym poprawiłam moją sprawność i kondycję fizyczną. Nauczyłam się bowiem jeździć na nartach. Odtąd sportem stał się moją ogromną pasją, czego nigdy bym nie przypuszczała. Ja też miałam okazję podziwiać piękne miejsca na Kuli Ziemskiej. To właśnie one inspirowały mnie do pisania praktycznych przewodników po miejscach, które odwiedziłam. Dzięki temu wiele nauczyłam się o kulturze i obyczajach innych narodów. Wysoki sądzie, z całą pewnością mogę powiedzieć, że podróże kształcą i są oknem na świat. Dzięki kontaktom z obcokrajowcami przełamujemy swoje bariery językowe i motywujemy się do nauki języków obcych. I am learning English! Panie przewodniczący sądu, turystyka musi się rozwijać. Możemy bardziej popularyzować ekoturystykę, czyli spędzanie wolnego czasu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, w sposób umożliwiający zachowanie w stanie nienaruszonym walorów turystycznych środowiska. Zachowanie podróżujących nie powinno być szkodliwe dla środowiska, jeżeli zadbamy o odpowiednią edukację ekologiczną w szkołach pod hasłem jak podróżować i żyć przyjaznie ze środowiskiem naturalnym, jak chronić zabytki kultury materialnej. Przecież można w każdym chronionym obszarze utworzyć regulamin, których turysta ma bezwzględnie przestrzegać, prawda, Olgo? Turysto, poznaj 10 najważniejszych zasad zachowania w parku narodowym. 1. Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych, najlepiej w ciągu dnia. 2. Nie jedz i nie zbieraj roślin, w tym owoców bruna leśnego oraz grzybów. 3. Nie łap i nie puść dzikich zwierząt. 4. Nie hałasuj, ani nie używaj odbiorników radiowych. 5. Na rowerze poruszaj się tylko i wyłącznie po wytyczonych ścieżkach. 6. Uprawiaj sport tylko na wyznaczonych do tego terenach. 7. Nie biwakuj i nie palownia. 8. Nie wprowadzaj sobie psów i innych zwierząt. 9. Nie śmieć. Odpady zabieraj ze sobą i wyrzucaj do śmietników w schroniskach. 10. Nie zbieraj skał oraz innych materiałów. Ty, który przechodząc podniósłbyś na mnie rękę. Posłuchaj, nim nie skrzywdzisz. Jestem ciepłem twojego ognia w zimowe wieczory. Przyjaznym cieniem chroniącym cię przed słońcem w lecie. Moje owoce są orzeźwiające i koją pragnienie w dalszej twojej podróży. Jestem belkami podtrzymującymi twój dom, deskami twojego stołu, łóżkiem, na którym leżysz i drzewem, z którego zbudowana jest twoja łódź. Jestem rękojeścią twojej motyki, drzewem twojego domu i drewnem twojej kołyski. Jestem przyjacielem ludzi, więc zanim podniesiesz na mnie rękę, zastanów się, czy mnie nie krzywdzisz.
Wysoki sądzie, to piękne, co przed chwilą usłyszeliśmy, więc rozwój ekoturystyki może często zapobiec szkodliwej dla środowiska działalności gospodarczej, na przykład rabunkowemu wyrębowi lasu, który jest podstawą gospodarki w niektórych rejonach trzeciego świata. Niektóre kraje część wpływów z ekoturystyki przeznaczają na utrzymanie parków narodowych oraz ochronę ginących gatunków zwierząt, nie tylko tych zapisanych w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych. Wysoki sądzie, czy wobec tylu pozytywnych aspektów wynikających z ruchu turystycznego na świecie należy ją hamować? Po wysłuchaniu obrony i oskarżenia ława przysięgłych i sąd udają się na naradę. Pozwala nam poznawać świat z dziedziny nauk przyrodniczych i humanistycznych. Winna, gdyż powoduje nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym, m.in. flory i fauny. Niewinna, gdyż zapewnia dochody miejscowej ludności. Winna, gdyż masowy ruch turystyczny jest zagrożeniem dla zabytków kultury materialnej. Niewinna, gdyż inwestycje obcego kapitału związane z rozwojem turystyki stwarzają możliwość rozwoju zacofanych regionów. Niewinna, gdyż ułatwia zdobycie funduszy na rzecz ochrony przyrody. Wysoki sądzie, werdykt brzmi 5-3 na korzyść turystyki. Zgodnie z wyrokiem ławy przysięgłych i mając na uwadze pozytywne aspekty płynące z rozwoju turystyki, powinniśmy dążyć do dalszego jej rozwoju, ale powinien się on odbywać w sposób racjonalny i przyjazny dla środowiska otaczającej nas przyrody. Wyrok sądu jest prawomocny i w tej postaci należy go zaprotokołować. Zamykam posiedzenie sądu. Wszystkie sporne sprawy rozpatrywane są zazwyczaj w sądzie. W dzisiejszej rozprawie rozwiązaliśmy problem, czy ruch turystyczny na świecie powinien się rozwijać, czy nie. Dziś sąd reprezentowany był przez w roli prokuratora wystąpiła koleżanka Blanka Szulak. Skończę tą rozprawę.